Na pewno jest to w 100% profesjonalista, który jest przygotowany na każde zajęcie, przygotowany perfekcyjnie do swojego zawodu. Po drugie, człowiek naprawdę z dużą charyzmą potrafi nakłonić zawodników do myślenia po swojemu, czyli swoją wizję piłki potrafi przekazać w szatni i wszyscy to rozumieją i pokazują to na boisku. Ja mogę się tylko wypowiedzieć w samych superlatywach, bo faktycznie kilka razy już miałem okazję współpracować z trenerem, także no na pewno reprezentacja zyskała człowieka bardzo ambitnego, inteligentnego, pracoholika, można by powiedzieć, do tego perfekcyjnie przygotowanego do swojego zawodu. Także mówię, no moim zdaniem na dzień dzisiejszy nie było lepszego kandydata, jeżeli chodzi o stołek selekcjonera reprezentacji Polski. Trener Fornalik ma już taki bagaż doświadczeń, jeżeli chodzi o piłkę ligową, że spokojnie jest sobie w stanie, mówię, poradzić tutaj i udźwignąć tą presję związaną z byciem selekcjonerem reprezentacji Polski. No to przecież to nie jest jego ruchorzu w tym momencie, to nie jest trenera Fornalika pierwszy czy drugi klub w karierze, który prowadzi. Także no, jeżeli chodzi o tremę, to włóżmy to tam gdzieś głęboko między bajki, bo taki na pewno nie będzie. Na pewno wymagania są duże, będą duże, ale mówię, no jest to człowiek ambitny i ja myślę, że sobie z tym poradzi. No już od dłuższego czasu przygotowywał się do tego, powiedzmy, wyróżnienia, do tego, żeby być selekcjonerem. No robił cały czas te kroki do przodu, a nierazu mu się nie zdarzyło, żeby zrobił krok w tył, z tego co ja pamiętam. Także mówię, ja myślę, że prędzej czy później zdawał sobie sprawę ze swojej wartości i prędzej czy później myślę, że miał nadzieję taką, że obejmie kiedyś no fotel selekcjonera. Jest to dowcipny człowiek, który potrafi wcisnąć humorem, czy potrafi dać, że tak powiem, piłkarzowi cięcą ripostę. Potrafi zareagować w odpowiednim momencie na wydarzenia, czy to na boisku, czy w szatni, czy na treningu. Także mówię, świetnie dostosowuje się do danej sytuacji, bo wtedy, kiedy trzeba, że tak powiem, rządzić twardą ręką, to rządzi, a kiedy trzeba rozładować atmosferę, to ją po prostu rozładowuje i w tym upatruje jego wielkość i to, że jest po prostu już przygotowany na to, żeby z tymi, powiedzmy, gwiazdami naszej piłki współpracować, że ta współpraca na pewno będzie się układała bardzo dobrze. No, na pewno jest wymagający i to trzeba oddać. Dlatego mówię, profesjonalista w 100%, ale on też wymaga, żeby każdy inny był profesjonalistą. Także na pewno jest wymagający, no ale poza tym mówię, no ma dobry kontakt z drużyną.